Bert Hellinger. Kiedy coś sięga za daleko, mówimy, że to przesada. Na przykład niektóre twierdzenia, ale także niektóre oczekiwania i wiele złudnych nadziei. Bywa też odwrotnie, wiele lęków i różnego rodzaju trosk o nas i o innych jest przesadzonych. Miłość jest niebiańską siłą. Pojawia się i nas ogarnia, a my nie możemy się przed nią bronić. Przywiązuje nas do innych ludzi, a często nawet i do zwierzęcia. Przeciwieństwem miłości jest nienawiść. Ogarnia nas w taki sposób, że nie możemy się przed nią bronić. Przywiązuje nas do innych ludzi, a często nawet i do zwierzęcia. Na przykład do zwierzęcia, które zarzynamy albo na które polujemy. Wina osobista stanowi źródło siły pod warunkiem, że się jej nie wypieram. Gdy przyjmę swoją winę, nie mam poczucia winy. Poczucie winy pojawia się wtedy, gdy się wypieram swojej winy i nie chcę się do niej przyznać. Kto bierze swoją winę, ma także siłę. Wina okazuje się siłą. Kto neguje swoją winę i unika jej skutków, ma poczucie winy i jest słaby. Przyjęcie winy daje człowiekowi siłę robienia dobrych rzeczy, siłę, której nie miał wcześniej. Miłość jest niebiańską siłą, jedyną niebiańską siłą, która prowadzi do siebie to, co było podzielone. Jest zawsze miłością wielu w tym samym czasie sobie równych i jednakowych. Jedno serce i jedna dusza. Rola ofiary jest wyrafinowaną formą zemsty. Przejęta wina zawsze osłabia. Kto za innych nosi krzyż, ten nie ma siły czynienia dobra. Lecz jeśli ktoś dźwiga swój własny krzyż i swoją winę i swój los, to go wzmacnia. Dźwiga z podniesioną głową, ma siłę zrobienia z tego czegoś dobrego. Kto odrzuca rodziców, ten odrzuca siebie i czuje się niespełniony, ślepy, wewnętrznie pusty. Wiele rzeczy jest przesadzonych świadomie, aby zmylić innych. Mówimy wtedy o blefowaniu, ale jednak to, co przesadzone, po jakimś czasie się rozpada, by wejść z powrotem w swoje granice. Przebaczenie jest arogancją. Przebaczenie nie przysługuje dziecku. Jeśli dziecko przebacza, jest tak, jak gdyby mogło też wziąć na siebie winę. Żaden człowiek nie może przebaczyć drugiemu. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy obie strony są winne. Wtedy, dzięki wzajemnemu przebaczeniu, mogą sobie pozwolić na nowy początek. Dziecko musi powiedzieć: "To było straszne. Tobie zostawiam skutki i mimo to zrobię z mojego życia coś dobrego." Przesadnych jest wiele oczekiwań, które mają rodzice w stosunku do dzieci i odwrotnie, dzieci w stosunku do rodziców. Jeżeli te oczekiwania nie zostaną spełnione, następuje głębokie rozczarowanie. Ale ono także jest przesadzone. Mówimy wtedy, że ktoś wylał dziecko z kąpielą. Przesadzone jest wszystko, czemu stawia się pomnik. Żaden zmarły na to nie patrzy. Dotyczy to również naszych osiągnięć i wglądów. Po jakimś czasie same z siebie osiągają należny im wymiar, zwyczajny wymiar.
Szczęście uwalnia i prowadzi nas na wyższy poziom. Szczęście jest tym, co odczuwamy w lekkości. Jest zostawieniem czegoś za sobą, co nas przytłacza i wiąże. Wymaga tym samym czegoś od nas. Jest wręcz osiągnięciem. Nigdy nie jest czymś osobistym. Pokuta zaspokaja naszą potrzebę wyrównania. Jeśli jednak wyrównania szukamy w chorobie, nieszczęśliwym wypadku lub śmierci, co tak naprawdę osiągamy? Zamiast jednego poszkodowanego lub zmarłego mamy dwóch. Gorzej nawet, dla ofiary nasza pokuta jest podwójną szkodą i podwójnym nieszczęściem, ponieważ jej nieszczęście podsyca nieszczęście innych. Z jej szkody wyrasta dalsza szkoda, a jej śmierć przynosi śmierć innych. Uczucie kompletności pojawia się wtedy, kiedy dam każdemu, kto należy do systemu, miejsce w moim sercu. To właściwy sens kompletności. Dopiero dzięki tej pełni jest się wolnym, żeby się rozwijać. Jeśli tylko brakuje kogoś, kto należy do systemu, czuje się niekompletny. Identyfikacja sprawia, że człowiek żyje w obcym świecie i nic do niego nie trafia. Nie jest sobą, jest kimś innym. Pokuta jest tandetą. Podobna jest do magicznego myślenia i działania, według których zbawienie innych pochodzi tylko z mojego nieszczęścia. Moje cierpienie wystarcza, żeby uratować innych. Cierpienie i umieranie mają wystarczyć. Nie trzeba patrzeć na relacje między ludźmi, nie trzeba widzieć drugiego człowieka, nie trzeba czuć bólu z powodu jego nieszczęścia, nie trzeba też robić niczego dla innych. Działanie zostaje zastąpione przez cierpienie, życie przez umieranie, a wina przez pokutę. Samo cierpienie i umieranie bez działania i wysiłku mają wystarczyć. Tymczasem przez pokutę choroba, cierpienie i śmierć stają się jeszcze większe. Kto ma chrześcijańską nadbudowę, ten rzeczywiście musi spłacać dług, albo myśli, że musi. Najgorzej, gdy mu się wydaje, że to możliwe. Kiedy ktoś przejmuje czyjąś winę i skutki tej winy, to go osłabia. Nie ma szans na zrobienie z tą winą czegoś dobrego, przeciwnie, może spowodować coś złego. Osłabia też tę osobę, ponieważ zabiera jej siłę niezbędną do zrobienia z tą winą czegoś dobrego. Dziecko musi powiedzieć: kochana mamo, jeśli ty tak wysoką cenę zapłaciłaś za moje życie, nie może ono pójść na marne. Zrobię coś z niego na twoją pamiątkę i na twoją cześć. I wtedy dziecko musi działać zamiast cierpieć, musi czegoś dokonać zamiast sprawiać zawód, musi żyć zamiast umrzeć. Jest połączone z matką całkiem inaczej niż wtedy, gdy idzie za nią w chorobę i śmierć. Ginąc symbiotycznie z matką, dziecko jest z nią związane głucho i ślepo. Ale jeśli na pamiątkę matki i jej śmierci dokona czegoś życiodajnego, jeśli weźmie swoje życie i da coś z niego innym, wtedy będzie z nią połączone w odmienny sposób. Wtedy stanie kochające naprzeciw niej. Albowiem, gdy bierze swoje życie i je wypełnia, ma matkę przed oczami i nosi ją w sercu. Od matki do dziecka płyną wówczas błogosławieństwo i siła, ponieważ dziecko z miłości do matki robi ze swojego życia coś pożytecznego. To wyrównanie w dobrym. W przeciwieństwie do wyrównania przez pokutę, które, jak już mówiłem, jest tandetne i nie przynosi pojednania, jest drogocenne.
przynosi błogosławieństwo, sprawia, że matka może się pojednać ze swoim losem, a dziecko ze swoim. Albowiem to, co dobre, co dziecko czyni na pamiątkę swojej matki, dokonuje się przecież poprzez nią. Matka dzięki dziecku ma w tym udział, żyje i działa nadal. Kobieta, która chce natychmiast zaprzeczyć, gdy słyszy o sobie coś krzywdzącego, coś w tym jest. Współczucie wymaga odwagi stawienia czoła całemu cierpieniu. Zauważysz to natychmiast, gdy nadejdzie właściwy moment. Nawet jeśli zna się właściwą decyzję, siły do jej wykonania muszą się dopiero zebrać. Nie wolno prosić o wybaczenie. Człowiek nie ma prawa wybaczać. Żaden człowiek nie ma prawa wybaczać. Gdy ktoś prosi mnie o wybaczenie, wtedy przerzuca na mnie odpowiedzialność za swoją winę. Tak samo dzieje się wtedy, gdy ktoś się spowiada. Wtedy przerzuca na drugiego człowieka skutki swojego zachowania. Niektórzy spowiadają się psychoterapeucie. Gdy im na to pozwoli, bierze ich winy na siebie i wtedy musi je dźwigać. Może się przed tym ochronić, jeśli powie: nie chcę tego wiedzieć. Ten, kto przebacza, stoi zawsze wyżej. To uniemożliwia równorzędną relację. Jeśli powiesz: przykro mi, jesteś partnerem. Wtedy zachowujesz swoją godność i wtedy druga osoba może prędzej wyjść ci naprzeciw. Kto ufa życiu, nie wypatruje gdzieś daleko tego, co jest za rogiem. Prawdziwa wielkość jest wymagająca, ale w dobroczynny sposób. Uznaje innych i oczekuje od innych uznania. To oczekiwanie wszystkim wychodzi na dobre, łączy tam, gdzie wyniosłość lub odmowa dzielą. Coś, co mamy wyjątkowego, jest wspólne wszystkim ludziom i wiąże, a nie dzieli, ponieważ pozostaje w służbie całości. Dlatego nawet gdy wydaje się odmienne, jest w całości równe każdemu innemu wyjątkowemu. Nieszczęśliwi ludzie doświadczają w sobie odrzucenia i osądu rodziców, braku miłości do nich i ich do siebie. Miłość przychodzi im z trudem, a tym samym mozolne są ich relacje ze sobą i z innymi ludźmi. Jeśli zostają pokochani, to z reguły przez tych, którzy gotowi są dzielić z nimi ich własne nieszczęście i to nieszczęście wspierają. Na przykład przez dzieci, których gotowość do przejmowania nieszczęścia rodziców jest niesamowita oraz poruszająca. Zaś nieszczęście jako uczucie łączy nas ze stagnacją. Przychodzi do nas samo z siebie, niewiele wręcz musimy robić, aby się ono pojawiło. Żywi się wiernością wszelkim nieszczęściom, które pochodzą z rodziny. Jednak taka wierność jest wiernością dziecięcą. Tym samym, łącząc się z nieszczęściem rodowym, pozostajemy jak dzieci. Szczęście jest tym, czym można się podzielić, co otwiera. Szczęście czyni nas wolnymi. Szczęście żywi się tym, co przychodzi z życzliwości w mojej rodzinie. Przede wszystkim buduje się w nas poprzez serdeczność dla mamy i taty. Ludzie szczęśliwi szanują swoich rodziców, a nawet ich kochają. Ta miłość zaś prowadzi do szacunku i kochania innych oraz do wzajemności. Żaden nadmiar nie jest przesadzony. I tak samo żadne wewnętrzne bogactwo, jakkolwiek się ono przejawia, nie jest przesadzone.
kosztujemy jego pełni również wtedy, kiedy jest o wiele więcej niż możemy wziąć. To bogactwo pochodzi ze środka. Dla kogo? Dla wszystkich, bo płynie dalej. Jak? Dla wszystkich z miłością. Słowa mają moc. Subskrybuj nasz kanał. Korzystaj z mocy słów. Zmieniaj swoje życie. Który cytat podobał Ci się najbardziej? Napisz w komentarzu. Wybór należy do Ciebie. Kogo wybierzesz teraz? Zygmunt Freud. Czy Carl Jung.